patrząc na początek naszego jakby ruchu i tutaj tej organizacji, nazwanej już stowarzyszeniem, staraliśmy się przede wszystkim dbać o naszą małą ojczyznę. Przykładem jest nasza pętla, gdzie panowie z elektrowni przyszli ściąć, wycięli masę gałęzi, które sobie od tak rzucili. I to był taki bunt wewnętrzny, gdzie stwierdziliśmy, no zaraz, no mamy środek wsi, a tak naprawdę jest tutaj no bajzel, no brud. Co żeśmy zrobili, to było to, że wysprzątaliśmy, po czym zrobiliśmy taki mały skalniaczek. I no, on też będzie miał rok niedługo, jak funkcjonuje. Ale pewnie trzeba iść krok dalej, tak? Wydaje mi się, że jest tu taka inicjatywa, jak przedstawi za chwilę pani Beata, uderzenia do Ministerstwa Środowiska. W imieniu mieszkańców wsi Włosań, gmina Mogilany, województwo małopolskie, proszę o wyrażenie swojej opinii w sprawie łamania podstawowych zasad ekologii i ochrony środowiska naturalnego. 8 radnych wniosło poprawki do budżetu i wycofało możliwość wykonania tego projektu, bagatelizując głosy mieszkańców oraz fakt, że zebrane fundusze pozwalają na taką inwestycję. Nie wspomnę o całkowitej ignorancji i lekceważącym podejściu do tematu ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Realizacja inwestycji jest bardzo ważna dla rozwoju gminy, zapewniłaby mieszkańcom odpowiednie i godziwe warunki życia. Przedostające się do gruntu przez nieszczelne, przestarzałe szamba ścieki zanieczyszczają wody gruntowe i podziemne. Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. W XXI wieku odbiera się ludziom nadzieję na życie w zdrowym otoczeniu, nie wspominając o wymogach Unii Europejskiej. Pańska opinia będzie dla nas wielkim wsparciem, z wyrazami szacunku. Bardzo ładnie. Nośnikiem pierwszym to był Facebook, tak? Gdzie pokazaliśmy się i tutaj zadanie to powierzyliśmy naszemu członkowi, który do nas dostąpił, Grzesiowi Nędzy. Bardzo fajnie to zaczął tworzyć i poszło to w eter. Wysłać to pismo. Takie jest moje zdanie. Tak. Bo nie ma na to czekać. Działanie na szybko. Natomiast moja propozycja jest taka, żeby zebrać podpisy i skierować list do każdego z tych 8 radnych. W momencie, kiedy powstało nasze stowarzyszenie, zaczniemy go reprezentować w LGD jako Stowarzyszenie Lawosani. I tu nawet małe sukcesy mamy. Otóż by pierwsze miejsce zajęliśmy w miejscowości. Koszt inwestorski 4600. Po otwarciu kopert, bo ci otwarcie kopert było 9 firm, najdroższa tam 3900, ale przedział to jest 2200, 2200, czyli 50% taniej, tak więcej. I proszę zobaczyć, teraz ja, 1600 dotacja marszałka, wkład własny automatycznie się kurczy. Czyli de facto gmina wychodzi na zero, a nawet praktycznie nie dopłaci, bo jeszcze zwrot VAT-u dostaje. To jest znacznie mniejsza kwota niż 100 tysięcy, bo 17 bodajże 700 wychodzi na jeden przyłącznik. Na pewno zależy na tym, żeby było nas jak najwięcej. I oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców chętnych. I nawet poza gminy, bo poza naszej miejscowości, bo tak naprawdę formuła tego nie zabrania naszego stowarzyszenia. Szanowni Państwo, główna rzecz, główny argument, który mówiąc szczerze mnie najbardziej zabolał, więc teraz troszeczkę taki bardziej prywatny, ponieważ określono nas jako wąską grupę mieszkańców jednej miejscowości, reprezentującą tylko swój interes. Cała kanalizacja w Włosanii to nie jest tylko kanalizacja dotycząca miejscowości Włosanii, bo wiadomo, że będzie to przechodziło dalej, będzie przede wszystkim przechodziło do Konar, bo graniczymy z miejscowością Konary. Stowarzyszeniem, ale są mieszkańcy też wsi. No, ale nie możemy się do czego dążę? Uważam, że rzeczą zasadną jest przedstawienie opinii większości. Jeden z radnych z Konar, pan Malik, na ostatniej sesji jeden z mieszkańców zadał mu pytanie, co będzie, jeżeli dostaniemy w 2016 roku będą kary stosowane dla tych gmin, które nie skanalizują swoich miejscowości. Więc odpowiedział, no to zapłacimy. Tylko nie wiem, czy zamierza zapłacić to z własnej kieszeni. Natomiast radni na ostatniej sesji budżetowej zmienili paragrafy, pokasowali paragrafy, powycinali współpracę z powiatem, nie? Wycięcie dotacji unijnej. Sesja budżetowa to nie jest majstrowanie przy budżecie. Jestem przekonany, że któryś z radnych jednak zdecyduje się, że los gminy Mogilany jest ważniejszy od prywatnej animozji
i przyłączy się do wójta Piotrowskiego i wspierających go radnych. Tutaj nie ma miejsca na opozycję, koalicję, nie ma przegranych, nie ma wygranych. Tutaj możemy wygrać wszyscy razem jako gmina Mogilany. Nie możemy działać przeciwko całej gminie.